Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Kador, a to jest kolejny gameplay z gry House Flipper. Jest to drugi odcinek z remontu tego tutaj domu po pożarze. W poprzednim odcinku no to tutaj pomalowałem w niektórych pomieszczeniach ściany, ułożyłem jakieś tam panele, płytki, posprzątałem i tak dalej. Dzisiaj będę chciał prawdopodobnie ten remont dokończyć, czyli muszę jeszcze pomalować to tutaj pomieszczenie, pomalować ten dom na zewnątrz i oczywiście wszystko umeblować. Myślę, że uda mi się w tym odcinku z tym wszystkim zmieścić. Pod koniec poprzedniego gameplaya zasugerowałem, żebyście napisali mi w komentarzach, na jaki kolor powinienem to tutaj właśnie pomieszczenie pomalować. No i było, słuchajcie, naprawdę sporo propozycji. Było sporo na przykład propozycji z jakimiś ogólnie kolorami pomarańczowymi i tak dalej. I ostatecznie kolory, które wybrałem, to jest słoneczny oranż, czyli ten jaśniejszy, oraz ognista pomarańcz. Tak sobie pomalowałem to poza odcinkiem trochę, żeby zobaczyć, czy to będzie czy te kolory będą jakoś w miarę do siebie pasować, czy będą ładne. No i mi się, słuchajcie, podobają jak najbardziej. Pomalowałem też tutaj już ościeże, żeby trochę się szybciej z tą robotą dzisiaj wyrobić, bo chcę ten dom cały dzisiaj wyremontować, więc trzeba się trochę streszczać, żeby ten odcinek nie trwał nie wiadomo jak długo. Więc co nieco tutaj już pomalowałem. Też przy okazji właśnie sprawdziłem, jak te kolory będą wyglądać. No i jak dla mnie są spoko, pasują do siebie jak najbardziej, więc można pomalować to pomieszczenie na te kolory. Okej, została mi jeszcze tutaj ta ściana i za moment pomalujemy sobie dom na zewnątrz. Ja pierwszy raz w sumie będę malować dom na zewnątrz. Z początku, wcześniej to w ogóle nie wiedziałem, że nawet można, tuż po zagraniu w House Flippera nawet nie wiedziałem, że można malować domy na zewnątrz. Nie wiedziałem tego chyba, nie, czy wiedziałem, ale po prostu tego nie zrobiłem. Jak robiłem remont tego swojego mieszkania, tego biura, ono do dziś nie jest pomalowane na zewnątrz, ale może się to zrobi, kto wie. Dobra, tutaj jak widzicie wszystko pomalowane, wygląda całkiem spoko. Jeżeli chodzi o tutaj ściany zewnętrzne, to wybrałem taki kolor, moment, ja nie pamiętam jaki to jest kolor. To jest chyba wypłowiała cytryna bodajże. Też sobie trochę pomalowałem, żeby po pierwsze szybciej się na odcinku winąć, po drugie zobaczyć, czy ten kolor tu pasuje. No i tak szczerze mówiąc, jak z daleka popatrzeć, to może być. Może następnym razem, jak będę malować dom, to wybiorę inną farbę. Wiecie, po prostu, żeby tak eksperymentować, zobaczyć, w jakim kolorze te domy będą wyglądać najlepiej. Właściwie ten House Flipper tak na razie wszystko to jest takie eksperymentowanie. Patrzę, jakie tam kolory wyglądają najlepiej i tak dalej. Na razie tylko patrzę, dlatego to czasami różnie wychodzi. O, w sumie tutaj są jakieś spalone, no, płotki, to ja mogę je wyrzucić. Nie jest mi to potrzebne i tak brzydkie, no bo spalone. Okej, to malujemy na szybko tutaj ten dom na zewnątrz. I później wracamy do środka, żeby wszystko to umeblować. To jest rzecz konieczna, no bo inaczej tego domu to oczywiście nie sprzedam. Ja zapomniałem w poprzednim odcinku wspomnieć, że również nowością w ostatniej aktualizacji jest możliwość stworzenia sauny. Nie wiem za bardzo jak, pewnie są tutaj w sklepie jakieś tam rzeczy do stworzenia tej sauny, ale jakoś za bardzo nie patrzyłem. Jest też taka misja nowa, bo ja już ukończyłem te wszystkie zadania, które dostajemy za pomocą naszego laptopa, ale została dodana nowa z jakimś remontem sauny czy coś takiego. Może kiedyś zrobię, bo jeszcze jej nie robiłem. No to teraz jakby ktoś chciał, to może sobie właśnie saunę zrobić w House Flipperze. Ja podejrzewam, że w przyszłości zrobię coś takiego, że kupię jakiś jeden porządny dom, ale to jak jeszcze będę mieć więcej kasy, jakiś taki jeden porządny duży dom i wtedy go zrobię swoim biurem, bo to co ja mam obecnie, to mieszkanie, które tak nie tak dawno temu remontowałem, no to jest fajne, ale wiecie, na razie. W przyszłości się kupię jakiś dom, wyremontuję go fest i można zrobić, że ten dom, który kupimy, to możemy go uczynić tym swoim własnym, w sensie, że w nim będziemy się respić, że w nim będzie ten nasz laptop i tak dalej. Można tak zrobić, ja na razie nie robiłem. Na razie to nie ma co tak bardzo kasą szastać. Dopiero później, jak się jeszcze bardziej dorobię, to na coś takiego sobie pozwolę. Okej, dom na zewnątrz pomalowany. No tak, może być. Może być. Patrzę, że tutaj wszystkie domy to są tak dyskami tutaj obite i
pomalowane na biało, a ja sobie tak wyróżniłem swój dom na tle tutaj innych na osiedlu. Chyba też można jakieś tutaj inaczej zrobić z tutaj... Czekajcie. Może jakoś inaczej można... O, cegłę może można tutaj jakoś... Tak jakby te panele w stylu takich cegieł może można tutaj zrobić. Nie wiem, może słuchajcie, w przyszłości co nieco poeksperymentuję. Ale to w przyszłości. Ja tam sprzedałem tą farbę, sprzedałem, dobra. Te tutaj puszki też sprzedaję, nie są mi potrzebne. Wymieniałem wszystkie gniazdka, ale patrzę, że tutaj o jednym zapomniałem jeszcze. Bo tutaj są jakieś stare gniazdka, trzeba to wszystko wymienić na nowe. Taka stara instalacja, jeszcze znowu by się w tym domu zrobił pożar. A tego klient, który ten dom kupi, raczej by nie chciał. A ja staram się być dobrym majstrem i nie odwalać maniany, więc zrobię to w miarę porządnie. Kaloryfery też już pomontowałem w pomieszczeniach, które pomalowałem wcześniej, no za wyjątkiem tego. Okej, no to słuchajcie, ja teraz bym powstawiał sobie tutaj wszędzie drzwi. Trzeba wszędzie wstawić drzwi. O, tu są jakieś drzwi do sauny, jak widzicie. O, no właśnie, to jest coś nowego. Okej, najpierw jakieś tam drzwi wejściowe. No niech będą w sumie te białe. Mogą pasować tutaj do tego koloru, co jest na zewnątrz domu. No niech będzie. W sumie tutaj tą oścież mogłem pomalować na ten, jak to było? Wypłowiała cytryna czy coś takiego, ale dobra, już aż tak dokładnie, słuchajcie, to nie będę robić. Ja w tym mieszkać nie będę. Więc jak ktoś będzie chciał jeszcze ewentualnie jakieś małe remonty zrobić, no to proszę bardzo. Ja na razie robię te rzeczy najbardziej takie, że tak powiem, konieczne. O, ja bym w całym domu powstawiał drzwi w takim kolorze, czemu nie? W sumie tutaj te drzwi do kuchni to może nawet nie za bardzo są potrzebne. A dobra, niech będą. No, do łazienki jedynie wstawiłbym jakieś takie jaśniejsze może. Żeby się to jakoś wyróżniało. O, w ten sposób, dobra. A, i w łazience tutaj jeszcze pomontowałem prysznic, tam tutaj zlew i tą toaletę. No, chciałem po prostu w miarę szybko się z tym uwinąć. A na przykład montowanie prysznica to bardzo długo schodzi. Dobra, wszystko zrobione, trzeba teraz zacząć meblowanie. No to może najpierw niech będzie sypialnia. Czyli bierzemy tutaj zakładkę z łóżkami, no i wybieramy sobie, o, bardzo ładne jakieś tam łóżko z szufladą. Można sobie nieźle tutaj też kolorki jakoś podobierać i tak dalej. Pytanie, czy mi się chce oczywiście w to wszystko bawić. To jest bardzo dobre pytanie, ale... O, niech będzie. Z szufladą, czyli zawsze dodatkowe miejsce na jakieś rzeczy, nie wiem, na pościel czy coś. Okej, może jakieś teraz... Jest łóżko, no to może jakieś biureczko by się przydało tutaj postawić. Takie jakieś porządne, nie jakieś byle co. O, tu jest jakieś narożne. Wcześniej nie stawiałem takiego. Tylko zobaczmy, jakie są kolory. Żeby w miarę jako tako mi to pasowało tutaj. Dobra, niech będzie ta olcha. Chyba, że będzie za duże to biurko. Momencik. No trochę jest duże, przyznaję, ale... Ale niech będzie takie. Nie, moment. Ja bym chciał jedną rzecz tutaj zmienić. Bo już mam plan, jak to zrobić. Nie, kurde, ale szafa jest wtedy z drugiej strony, a to dupa. Nie, dobra, to wiem, co zrobię. Okej, już wiem, jak zrobię. Chciałem zrobić inaczej, ale... Dobra, zaraz się dowiecie, o co mi tutaj chodziło. Okej, no to może teraz oczywiście jakieś tam szafki i tak dalej trzeba postawić gdzieniegdzie. Wiadoma sprawa. Może niech będzie coś takiego. Chyba nie stawiałem wcześniej czegoś takiego, więc... A niech będzie. A takie małe to jest? A dobra, nada się. Do tego, co ja tutaj planuję postawić, to się nada. Jako tako się nada. Mogłem kupić w sumie coś większego, ale niech będzie. Dobra, jakąś tutaj szafkę. A nie, komodę. O, komodę sobie postawię. O ile się tu zmieści. Trochę będzie mało miejsca przy wejściu. Nie, nie, dobrze jest. Myślałem, że będzie gorzej, ale jest okej. Dobra, oczywiście trzeba... Jakąś lampę sufitową w miarę fajną powiesić. Tutaj jest jakaś prostokątna. Chyba pojedynczą po prostu, niech tak sobie stoi. Tutaj postawimy jakiś telewizor.
tylko taki porządny. A nie, tego nie postawię, bo nie zmieści się na szafce, dobra. A mogę go powiesić na ścianie? A jest, tu wiszący telewizor, o właśnie. Ale nie w ten sposób, nie. O, tak, tak niech będzie. O, super, patrzcie, można sobie leżeć, można się wylegiwać w wygodnym łóżku, no i sobie oglądać telewizję. To ten stolik będzie na... Nie wiem, na co ja mogę ten stolik przeznaczyć. Bardzo dobre pytanie. Dobra, może to w przyszłości. Albo nie, o, kosz na śmieci. No, podstawowa rzecz, o której zapomniałem. To na tym stoliku można postawić. No jakiś wazon niech będzie tam. Nie, co prawda nie jakiś z dynastii Ming, jakiś chiński czy coś, ale niech będzie. Teraz. Tutaj oczywiście trzeba postawić jakiegoś kompa, tylko... Czy jest to jakiś laptop możliwy do postawienia? Czy tylko i wyłącznie... Dobra, tylko chyba... O, taki monitor. Może tu go postawię? No taki całkiem spory, czemu nie? Tylko pytanie, gdzie tu kompa postawić? W ogóle tu gdzieś był komp i tak dalej w tym sklepie, ale muszę go zaraz znaleźć. Klawiatura, myszka. No podstawowe wyposażenie jednak domu w tych czasach, czyli taki o komp. Tylko, że nie ma tutaj laptopów. O, to jest jakiś komp stacjonarny. Za dużo tutaj to niestety do wyboru nie ma. Wiadomo, teraz jeszcze jakieś krzesło trzeba. Tylko jakie by tutaj krzesło postawić? No tutaj jest jakieś biurowe w sumie. Niech będzie. O, właśnie tak. Dobra, co jeszcze? No tu się naprawdę, słuchajcie, można bawić z różnymi rzeczami. Ja już to wam pokazywałem wielokrotnie, ale... No nie wiem, czy mi się za bardzo chce aż tak wszystko tutaj odwalać, nie wiadomo, wiecie jak. Może później. Jeszcze zostało mi tutaj sporo do zrobienia. To może teraz przejdę do kuchni ogólnie. Jakieś tam ewentualnie obrazki na ścianach i tak dalej, to się później popowiesza. Teraz bardzo ważna rzecz, czyli kuchnia. No i tak. Oczywiście niech będzie tutaj jakaś szafka narożna ze zlewem. Może niech stoi... O, właśnie tutaj. Nie, to trochę głupie. A nie, da się te drzwi w tą stronę otworzyć, dobra. To nie, to może jednak tutaj być, bo tutaj nie chciałem, bo wiecie, kontakt, jeszcze by tam woda chlapła czy coś i... No, lepiej unikać. Co teraz by tutaj postawić? No oczywiście jakąś szafeczkę. O, jakie ładne tutaj szafki wiszące, ohoho, to ja słuchajcie... Nie, to mi się nie zmieści. To znaczy się zmieści mi się, ale gdzie ja później okap zawieszę? Nie, tutaj to... Za mały jest ten dom na takie coś, za mały, definitywnie. Więc niech będzie... No, coś takiego. Ze dwie. I może tutaj jeszcze w kąt się coś zmieści. Zmieści się czy nie? No, prawie idealnie, została tutaj mała przerwa, no ale to już tam... Pal to licho, dobra. Tutaj bym umieścił... Gdzie to jest? Jest, kuchenka gazowa. Niech będzie tutaj. Jakoś kuchenka gazowa, no to oczywiście okap. Gdzie on był? Chyba w zakładce z kuchnią, jakiś stalowy. O, takiego, o kurde, jaki wielki, takiego też nie kupowałem. Dobra, niech będzie taki wypasiony. Bo ja kupowałem wcześniej, pamiętam okap... O, ten tutaj zawsze. Dobra, no to jakieś może szafeczki jeszcze zawieszane, czemu nie? O, niech będzie coś takiego. No jakieś przyprawy, czy cholera wie na co. Oczywiście światło, jakąś lampę sufitową tutaj też trzeba zawiesić jak najbardziej. O, niech będzie jakaś coś w tym stylu. Do łazienki również, bo tutaj jest ciemno jak... O, niech będzie coś takiego. Tylko, że to mi się nie mieści. O, teraz już się mieści. A, lustro oczywiście trzeba do łazienki kupić jak najbardziej. No i zapomniałem zawiesić czegoś kluczowego, bez czego żadna łazienka by sobie chyba nie poradziła. Kompletnie o tym zapomniałem, no czyli... No właśnie, uchwyt na papier toaletowy. No i po tej stronie czy po tej? Aha, jakby sobie życzył tutaj, jakby sobie życzyła ta osoba, która ten dom zakupi. O, niech będzie tutaj idealnie na wyciągnięcie ręki. A ja może tutaj, słuchajcie, pozapalam od razu te światła, o... Kurde, te tak jakieś dyskotekowe.
Pozapalam te światła, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Akurat fajnie, bo się noc zrobiła. O, nawet telewizor można włączyć. Ej, faktycznie. O kurde, dobra, to niech będzie włączony. A monitor można? Nie można. Kompa można? Nie można, dobra, szkoda. A, tutaj jeszcze trzeba jakieś światło. Dobrze, właśnie teraz jest noc, to wszystko widać. A no tak, ja mam ten inteligentne światło włączone, w sensie zapala się tylko jak wchodzę do pomieszczenia. No, może być. Zawsze jakoś ładnie mi tutaj wyglądają te pomieszczenia, jak jest światło w tej grze zapalone. O wiele ładniej, dobrze tutaj działa ten system oświetlenia. Fajnie to wygląda tak, powiedziałbym, bardziej przytulnie może? Może tak bym to określił, dobra. Tutaj jeszcze trzeba jakieś światło. Lampy sufitowe. Tutaj jest jakaś halogenowa, nie wieszałem czegoś takiego wcześniej. No może sobie powieszę tutaj, umieszczę takie ze, no nie wiem, 3. I zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No. Powiedzmy, że może być. Trochę słabe to światło, więc jeszcze bym tutaj umieścił jedną. I może tu. Niesymetrycznie, ale przynajmniej teraz jest w miarę dobre oświetlenie. Okej. Okay. Tutaj umieszczę... Tutaj może zrobię z tego taki trochę pół jadalnie, pół taki salon. Choć za bardzo nie ma na to miejsca. Dobra. A sprawdźmy może te tutaj... Sofy. Ja nigdy żadnej sofy tutaj nie postawiłem chyba. No, wybór całkiem spory. Dobra, niech będzie taka tutaj sofa. To jest dom raczej, w którym zamieszka tylko i wyłącznie jedna osoba, więc jeżeli chodzi o stół, to ja postawię tutaj jakiś taki naprawdę mały stolik. Bo jakiś większy to mi się tutaj nie zmieści, zwłaszcza jeżeli chcę jeszcze tutaj postawić jakieś krzesło. O, to mi chyba będzie pasować. No o, fajnie, pasuje jeszcze właśnie kolorem, bo tutaj wziąłem sosnę, pasuje mi do tego stolika. No mały, ale jest, lepiej tak jeść niż, no nie wiem, na podłodze czy coś, no to już by było bardzo skrajne. Okej, co by tutaj jeszcze umieścić? No sporo można tutaj umieścić, kurczę, w tym tutaj, o, roślinki jakieś, no tu jest tyle rzeczy do umieszczenia, że po prostu szok. Ta gra naprawdę pod tym względem daje olbrzymi wybór. Można sobie tutaj nastawiać normalnie takie rzeczy, tak sobie to wszystko urządzić perfekcyjnie. No i to jest niewątpliwie plus tej gry, naprawdę. Tylko, że ja wiem, że i tak ten dom sprzedam, to dlatego mi się nie chce go aż tak perfekcyjnie urządzać. Bo i tak sprzedam go za dobrą cenę, więc aż tak bardzo kombinować to mi się nie chce. Wiecie co, mi to światło się jednak tutaj nie podoba. Wezmę jakieś inne. No, niech będzie. Na pewno jest teraz o wiele jaśniej. A, tu jeszcze drzwi nie wstawiłem. Uhuhu, to by złodziej mógł sobie tutaj wejść bez żadnego problemu. Jak ja mogłem zapomnieć tam drzwi wstawić? Nie mam pojęcia. Ale już naprawię ten błąd. Dobra. A można tutaj jakieś oświetlenie na zewnątrz sobie zamieścić? To jest interesujące. Są jakieś właśnie takie lampy... No nie, to są sufitowe, czy są takie, wiecie, zawieszane... No na ścianie, że tak powiem. Jest coś takiego? Może tylko... No bo tu są takie właśnie lampy. Nie, to są stojące. To ja takich nie chcę. Sufitowych również, one mi nie pasują. Może są jakieś... Nie, tutaj nie. Może tu. Ale to jest rzeczy do wyboru, masakra. Ej, nawet świeczki są, patrzcie. A jak postawię, to się będzie palić? Nie, myślałem, że będą się palić. To ja nie chcę tej świeczki. Chyba gdzieś widziałem tego typu oświetlenie, tylko nie pamiętam, kurde, gdzie. A, lodówkę trzeba wstawić, no. Jakoś zawsze o tych lodówkach zapominam. Tylko jest pytanie. Kurde, gdzie? Gdzie ja ci ją, panie, zmieszczę? Chyba trzeba będzie zrobić tutaj jednak małe przemeblowanie.
No nadal nie pasuje. O! O, dobra, teraz pasuje. No. Niech będzie, niech będzie. Ciasne są, słuchajcie, te domy, więc za bardzo tutaj nie ma co kombinować. Później, jak już się kupuje te większe domy, no to tam nie, tam już jest na pewno więcej miejsca, można jak najbardziej kombinować. Tutaj na razie trzeba się trochę jednak ograniczać. O, spróbuję sobie tutaj jakieś zasłony powiesić, o ile się da, bo to, mam jakiś problem zawsze z tymi zasłonami. O, nie da się powiesić. Czemu się nie da powiesić? A takie coś? Też się nie da, za duże. Ja chyba złe tutaj zasłony kupuję i tyle. Tu są jakieś wąskie, ale też się nie da. Nie wiem, dobra, słuchajcie, gdzieś mam te zasłony. O, zdjęcia i obrazy. Tutaj jakiś obraz sobie walniemy, jakiś taki dobry widoczek, żeby umilał jak coś spożywanie posiłku. Jakiś wiosenny wodospad. O, ten jest całkiem spory, no to można go walnąć gdzieś tutaj. Koło monitora. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Zachód słońca. No tu jest w sumie ta ściana taka pusta, więc o. Powiesiłbym sobie ten obraz może tutaj. Okej. Coś jeszcze? Jasnych win, tyle tutaj jest rzeczy do wyboru. No naprawdę masakra po prostu. Taki duży wybór, że aż człowiek nie wie po prostu co tutaj kupować i stawiać. O, safe nawet. O, safe kurde kupię, czemu nie? Gdzie by go schować? A tam pod biurkiem. Nawet otworzyć mogę. Ale już wsadzić tam się nie da oczywiście nic. Dobra, coś jeszcze tutaj. O, tutaj jest jakaś półka wisząca. O, czemu nie? Niech będzie, w sumie. Nie, nie podoba mi się, bo zły kolor wziąłem. O, niech będzie coś takiego. No kurde, mógłbym się jeszcze tutaj bawić co najmniej z 15 minut z ustawianiem jakichś tam różnych rzeczy, ale mi się nie chce. Już i tak jest wszystko wyremontowane, według mnie cacy. Jest to chyba ostatni dom, który będę remontować, który jest taki mały. Następnym razem to już będę remontować jakieś takie duże domy i tam, tam to będzie roboty i tam to będzie dopiero miejsca, żeby coś postawić, bo tutaj to niestety za dużo tego miejsca nie ma. Tam będzie człowiek bardziej mógł się wykazać, jeżeli chodzi o dekorowanie i tak dalej. Dobra, więc chyba na tym bym zakończył ten mój dzisiejszy remont. Czyli jedyne co mi teraz pozostało, jeszcze w sumie zobaczę, czy na pewno nie chcę tutaj nic umieścić więcej. No nie no, chyba nie. Jedyne co mi teraz chyba zostało, no to oczywiście sprzedanie tego domu. Tak więc klikam klawisz Enter. No i rozpoczynam aukcję. Tylko nie pamiętam za ile ja ten dom kupiłem. Musiałbym sobie przypomnieć poprzedni odcinek, ale chyba ponad 100 tysięcy dałem za niego. Mi się tak wydaje przynajmniej. A nie, jest, dobra, tutaj jest napisane, nie zwróciłem uwagi, 121 tysięcy dałem za ten dom. O, to słuchajcie, ma mi ktoś dać ponad 200 tysięcy. Ja się tutaj narobiłem, on był w tragicznym stanie, dom po pożarze, a ja go tak odnowiłem, że wygląda na taki nowo wybudowany wręcz. No i tutaj ponownie, tutaj na zielono jest co im się podoba, co się tym kupcom nie podoba. Czego mu nie, co mu się nie podoba, brakuje mi tutaj takiej przestrzeni osobistej tylko dla siebie. No hello, bo to jest mały dom! Zresztą masz własny pokój tylko dla siebie, więc o co ci chodzi, gościu? Meble w stylu klasycznym, nie wiesz, że ich nie znoszę. Gdzie ty tu masz styl klasyczny? Ja tam nie montowałem aż takich klasycznych mebli. Ale klasa w sypialni jest telewizor, to mu się spodobało. Świetnie, jedna i to dokładnie jedna sypialnia. No, to by się zgadzało. Podoba mi się to, że jest tu tylko jedna sypialnia. No każdy lubi tą sypialnię. Dokładnie jedna sypialnia, idealnie. Co jest, ludzie? Wszyscy tylko chcą mieć jedną sypialnię. Wszyscy chcą mieszkać sami. Czemu w moim przyszłym biurze nie ma porządnych rzeczy? Powinno wyglądać na bogato. A dobra, spadaj. Tutaj gościu dał 200, prawie 210 tysięcy złotych. Czyli, no kupiłem ten dom za 121 tysięcy złotych. Meble kosztowały mnie 21 tysięcy złotych. Sprzedałem stare meble za ponad 3 tysiące. Dom sprzedałem za prawie 210 tysięcy złotych. Czyli mój zysk na czysto to prawie 71 tysięcy złotych. Ja sobie jeszcze ponegocjuję trochę, bo mam taką możliwość wykupioną.
No aż 52 tysiące to nie dopłaci, nie ma szans. Jak dopłaci 20 tysięcy więcej, wątpię w to, ale zaryzykuję, żeby dopłacił aż 20 tysięcy więcej. Zobaczymy. Spoko biorę, no nie wierzę. Tak łatwo dopłacić 20 tysięcy więcej? Ej, to warto tutaj jest rozwijać tą umiejętność tej negocjacji, bo 20 tysięcy drogą, słuchajcie, nie chodzi. No i teraz zarobiłem ponad 91 tysięcy złotych na tym. No i super, przed chwilą udało mi się sprzedać drugi dom, w kolejnym odcinku kupię sobie, podejrzewam, kolejny, tylko tym razem jakiś większy. Widzę, że mam jakąś umiejętność możliwą do kupienia. O, to jest właśnie, o to sobie wykupiłem, czyli najpierw trzeba wykupić w ogóle możliwość negocjacji, a później ewentualnie można dokupić zwiększenie szansy na powodzenie negocjacji. Ja mam aż zwiększone to o 15%. I tutaj wszystko w negocjacjach już, co mnie interesowało, wykupiłem. Teraz mam wymagania zleceń minus 2%, 5%, 10%. Tylko że no wykupię to, no bo nic innego nie mogę. Tylko że ja już nie mam zleceń, mam tylko jedno, to nowe, co zostało dodane z tą sauną, ale tak już wszystkie te zlecenia wykonałem, więc to tutaj, ta umiejętność już, wykupywanie tych tutaj umiejętności jest już teoretycznie mi w ogóle niepotrzebne. No dobra, słuchajcie, myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, ja już się z wami żegnam, cześć!